Odejście Angeli Merkel. Angela Merkel nie odeszła, bo zostawiła po sobie swoją następczynię, chociaż nie wiadomo, czy ten wybór zostanie uszanowany. I Robert Kec pyta, czy ta biedniejsza strona Niemiec, ta północnych, czyli Mecklenburgia, Brandenburgia i Saksonia, to one się staną, i Turingia, które stanowiły dawne NRD, te cztery landy, czy one będą bardziej niebezpieczne dla nas jakoś ze względu na nacjonalizm. Ja nie wiem, skąd jest to podejście, że Angela Merkel hamuje jakiś straszliwy nacjonalizm antypolski. Po prostu NRD-owcy są sfrustrowani, bo nie są tak bogaci jak zachodni, mimo wpompowania tam dużej ilości pieniędzy. I jak się jest sfrustrowanym, to się szuka wroga. No i szuka się wroga między innymi w Polakach. Ale nie tylko w Polakach, bo Wessi też ich wkurzają. Bo tam jest Ossi i Wessi, wiadomo, nie? Też ich wkurzają ci Wessi. I nie wiem, czy odejście Angeli Merkel to cokolwiek zmienia. I tak tam będzie rządzić CDU, i tak będzie rządzić CDU. Dlatego, że lewice się nawzajem wycinają, to znaczy lewica nowa, ta Die Grünen, lewica nowa i Die Linke, to jest lewica postmodernistyczna, co ja mówię, to jest ta lewica taka postkomunistyczna, one się nawzajem wycinają z tą zachodnią lewicą, taką, która stara się łączyć kulturową lewicę z socjalną, czyli SPD. SPD czy SDP? Nigdy nie pamiętam. SPD albo Socjaldemokratie Deutsch, no nie wiem, Socjaldemokratie Deutschland? Chyba tak. SPD chyba. Tak jest FDP, ale SDP. SDP, tak. FDP, FDP, ale SPD. SPD, tak. Wiedziałem, one są zawsze odwrotnie. Tak. Socjaldemokratische Partei Deutschlands, tak. No więc lewica jest zajęta walkami ze sobą. Alternative für Deutschland jest za słaba. Nacjonaliści wchodzą do innych partii i w ten sposób nigdzie nie są stężeni, że tak powiem. Więc raczej nie będzie żadnych wielkich zmian. Ja się nie spodziewam żadnych zmian. Polityka, jaką prowadzi Angela Merkel dla Niemiec, jest dobra. Może poza tym przyjęciem imigrantów, ale to było po tym, przy okazji wykorzystane zostało dosyć dobrze propagandowo, że Niemcy są litościwi i odpokutowali trochę za grzechy przeszłości, i to no dobry PR z tego jest generalnie, zwłaszcza jak ludzie nie znają szczegółów z problemami związanymi z tymi ludźmi, którzy są po prostu, to już tam pal 6 ten islam, ale oni są nieprzyzwyczajeni do życia w Niemczech po prostu i lubią, jak wszyscy się ze sobą zgadzają, jak w ich wioskach i tak dalej, nie lubią, nie rozumieją tej wartości w wielości poglądów i tak dalej, prawda? Ale to też nie należy przesadzać z tymi, bo cytowano często to, jak że tylko ileś tam tysięcy z tego miliona znalazło zatrudnienie, ale miało być o nacjonalizmie, ale moim zdaniem nacjonalizm niemiecki antypolski jest bardzo słaby. Natomiast oczywiście on istnieje, ale znacznie bardziej niebezpieczne jest to, że Niemcy lubią nas trzymać w tym takim stadium kraju, który jest wyłącznie montownią. To jest realne zagrożenie ze strony Niemiec. Także Niemcy nie na nasze gardła nastają, zaś na portfele nasze.